Nazywam się Senait, Senait Cieplińska. Jestem z Erytrii, pochodzę z Erytrii. W Polsce mieszkam już ponad 15 lat. Mam na imię Stanisław, jestem z Ukrainy. Jestem sobą. Jestem mamą i jestem naukowcem. Jestem Łukasz. Jestem tatą, czego ciągle się uczę, ciągle na nowo. Jestem społecznikiem, który stara się jakoś tam pomóc innym. Jestem idealistą w dużej mierze i zawsze mi się wydaje, że coś jest prostsze niż jest. Jestem Mahmud, jestem z Afganistanu. Mieszkam w Polsce około 8 lat. Jestem otwartym człowiekiem. Wybrałem Polskę przez przypadek, dlatego że wtedy była wymiana między moim wydziałem a wydziałem w Uniwersytecie Adama Mickiewicza i zdecydowałem po prostu. Po raz pierwszy przyjechałem do Polski w 2009 roku i brałem udział w wymianie studenckiej. Przyjechałem do Poznania. I przyjechałem, nie mówiłem po polsku i musiałem po prostu nauczyć się polskiego i skończyć te 4 miesiące tutaj, wrócić do domu. Potem wróciłem tutaj w 2012 roku już na studia magisterskie. Nie czuję się tutaj, nie czuję się obcym. I chyba czułem się obcym tylko na pierwszym etapie, kiedy jeszcze nie wiedziałem o tej kulturze tak dużo, jak teraz wiem, i nie mówiłem po polsku. To wtedy czułem się trochę obcy, a teraz tak naprawdę to jest mój drugi dom tutaj. Czego mnie jeszcze brakuje w Polsce? No to bym powiedział, że czasami mam ochotę na takie rzeczy jak morska kapusta albo suszona ryba, którą nie można kupić tutaj w Polsce, albo można kupić tylko w sklepach specjalistycznych. Ale no, na Ukrainie to można kupić chyba w każdym sklepie i to jest normalna potrawa tak na co dzień dla Ukraińców. Tutaj no, to trzeba postarać się, aby znaleźć coś takiego. Albo na przykład suszone kalmara też. Na początek, jak przyjechałam do Polski, myślałam, że twój dom jest tam, że się tęskniłam, czasami płakała, myślałam, że tutaj jest duża różnica i nie potrafię żyć w Polsce i tak dalej. Później, bo zaczęła zima, zrobiło się zimno. Wtedy zrozumiałam, jakieś zimno, to znaczy minus, bo ja myślałam, że umrę, bo ubierałam oczywiście, jak nie lubiłam wychodzić na dwór, bo po prostu... Ja pamiętam w ogóle, myślałam, że nie wychodzimy już na dwór i wziąłem normalnie dzień, wchodzimy na dwór i tak, zobaczysz, no zaczęłam chodzić, tak, ale miał rękawiczki i wszystko, tak mi zimno. Chyba myślałam, nie dożyję tego. Myślałam, że moje ciało nie jest do tego przygotowane, albo się czają naprawdę, tak. Zawsze, chociaż wszystko ubierałam, ale zawsze uciekałam do samochodu, bo zmarnięte nogi i ręce miałam. Jest różny sposób, albo jest dużo powód, tak, żeby ludzie mogą emigrować. Albo jest za miłości, jak ja, tak, za rodzina, albo na studio, albo do pracy. Nasz wiek był trochę szalony. To w ogóle szalony rok dla nas bardzo, bo mieliśmy ślub w czerwcu, tak? W czerwcu. W marcu, dwa miesiące wcześniej, dostałam pracę w Uniwersytecie w Uppsali, w Szwecji. Więc wzięliśmy ślub w czerwcu, w lipcu pojechaliśmy na wakacje, a w sierpniu byliśmy w Szwecji. Jechaliśmy na początku na 2 lata. No i tak przez te 9 lat, z roku na rok, mówiliśmy, że wracamy za 2 lata. Aż do właśnie momentu, kiedy stwierdziliśmy, no dobra, no to trzeba podjąć decyzję. Myśmy nie mieli żadnych problemów na początku. Trochę wynika z tego, że przyjechaliśmy z kraju, który jest w Unii. Trochę z tego, że po prostu mieliśmy tyle szczęścia, że dla nas było to proste. Myślę, że w dużej mierze pomogli nam Szwedzi na miejscu.
i pokazywali nam, ok, tak się robi, albo tak nie bardzo, albo co poszczególne zachowania oznaczają. Na przykład to, że Szwed nie wszystko powie, ale nie powie. Czego nam brakowało na początku w Szwecji, to chyba głównie jedzenia polskiego. Nie ma białego sera i różnych takich smaków. Tak, ja do tej pory pamiętam, jak woziliśmy majonez kielecki. W dużych słoikach. I chyba na samym początku brakowało nam mało rzeczy. Taka, myślę, że charakterystyczna dla wielu emigrantów, takich jak my, dynamika takiego wyjazdu wygląda chyba trochę tak, że najpierw jest zachwyt, głównie zachwyt nowym miejscem i odkrywa się to wszystko, co jest nowe i co jest inne i co cieszy. A później jak w drugiej fali, takich, jak się trochę człowiek zasiedzi tam w środku, w kraju, w nowym kraju, to człowiek bardziej widzi rzeczy, za którymi tęskni. I to trochę idzie tak falami. Wychodzić na dwór i porozmawiać i znaleźć imigrantów, tę osobę, której naprawdę chcesz dowiedzieć się o nim i dowiedzieć się o jego kraju. Bardziej trzeba interesować się na co mają interesujące i wtedy wychodzi wiele, wiele łatwiej. I wtedy zaczyna się rozmowę między tą osobą, która nie jest stąd, albo tą osobą, która jest tam, z tamtej strony. Jest wyjście tutaj na to, żeby rozmawiać. Jest coś podłącza wszystkich ludzi nawzajem. Z przypadkiem przyjechałem do Polski i stało się tak, że chcę teraz zostać w Polsce. To jest normalne, wydaje mi się, jak tam gdzieś nie masz spokoju, to wtedy wjeżdżasz. I ten wjeżdżenie to jest, wydaje mi się, to jest wielka nauka. Do tym trafiłem. I tego może też nazywać emigrować i też może nie emigrować. Też można powiedzieć podróżować. Więc tak się stało. Jeżeli chcesz, to mogę powiedzieć. A Pakistan, Iran, Turcję, Grecję i dalej. Bo Rumunię, Bułgarię i tak dalej dotąd. Do Polski. To wszystko był taką trasę dla mnie. Da się tego trasę spokojnie jeździć, ale da się tego trasę z trochę trudnymi sytuacjami, jest trochę taką przeszkadzające momenty. Ale da się przyjechać. Cały czas człowiek się tęskni, więc zależy na czym dokładnie patrzysz i czego na przykład brakuje ci albo czego pragniesz. To są dla mnie takie dwie kategorie marzeń, takie drobne marzenia. Typu chciałabym móc pić z moją mamą kawę rano i rozmawiać, plotkować i nie wiem, pójść z moim bratem w góry. I to są takie, myślę, że to są w kontekście, jeśli rozmawiamy o powrotach i o tym, dlaczegośmy się przeprowadzili też, to są takie drobne rzeczy, które miały bardzo duże znaczenie, jeśli myśleliśmy o tym, dlaczego chcemy, czy chcemy wracać i czy w ogóle wracać. To są takie rzeczy, które gdybyśmy się zdecydowali na powrót później, myślę, że w jakiś sposób mogłyby być niemożliwe. Jest druga kategoria marzeń, takich już bardziej takich, nie wiem, albo związane z karierą, albo takich, nie wiem, że chciałabym jeszcze pojechać kiedyś na długą podróż, gdzieś na 3 miesiące, szlajać się gdzieś z plecakiem po, nie wiem, Ameryce Południowej, albo chciałabym po prostu mieć, nie wiem, kiedyś, nie wiem, zostać profesorem. To też jest jakoś jedno z moich marzeń związanych już stricte z pracą. Ale to są takie, ta druga kategoria marzeń to jest takie, mam wrażenie, że je można realizować wszędzie poniekąd. A ta pierwsza kategoria marzeń to jest taka właśnie, która była bardzo, bardzo dla mnie ważna w podejmowaniu decyzji. Myślę, że one są bardziej do zrealizowania w Polsce niż w Szwecji.
Teraz patrzę na adaptację, pierwszą adaptację, tak jakśmy się przeprowadzili do Szwecji i porównuję do adaptacji po powrocie do Polski. To myślę, że ta tutaj paradoksalnie jest dużo cięższa. Z różnych względów, trochę tak, chyba głównie dlatego, że myśmy nigdy z dziećmi nie żyli w Polsce. I zaczęliśmy wychowywać dzieci w systemie szwedzkim i nauczyliśmy, jako no, rodzice pierwszego dziecka, później kolejnych, nauczyliśmy się funkcjonować z dziećmi w szwedzkim systemie i to było absolutnie dla nas bardzo, bardzo nowe na początku. I tu myślę o różnych rzeczach, o szkołach, o innym systemie edukacji, szkołach, przedszkolach, innym systemie zdrowotnym, ale też o takim podejściu do dzieci, w ogóle generalnie do wychowywania dzieci. No 9 lat to jednak z kawał życia i Polska się bardzo zmieniła, więc wróciliśmy w zasadzie trochę do innego kraju. Myślę, że też warto zwrócić uwagę na to, że jeśli że wyjeżdżając, to zaczyna się dostrzegać i na co warto zwrócić uwagę, nawet nie wyjeżdżając z kraju, to jest to, że jeśli wokół nas są ludzie, którzy są z innej kultury, to czasami ich zachowanie, pomimo tego, że oni się starają jakby zaadaptować do naszej kultury, może wynikać z tego, że nie rozumieją pewnych zachowań albo nie rozumieją pewnych przekazów, które, no, które są zupełnie inne w ich kulturze. Więc warto mieć trochę wyrozumiałości ludzi, którzy przyjeżdżają z tego do naszego kraju. Właśnie, trochę zrozumienia, że czasami to nie o to, że oni nie chcą się dostosować do nas, czy nie chcą się zaadaptować, tylko po prostu ich kultura jakby jest trochę inaczej skonstruowana i musimy być może czasami coś różne rzeczy wytłumaczyć. Tutaj ludzie są na przykład trochę dystans na nowo ludzi, nie znają się, chyba się boją. I więc to ja czasami od razu jestem taka kontaktowa, mówię od razu, że później czasami czy źle zrobiłam, nie widziałam, naprawdę trudno było jak zachowywać tak czasami tak. Migracja dla mnie jest nauka. Człowiek przyjeżdża do danego kraju, nic nie zna, ani kultura, ani język. Nie wie, jak się zachowywać w tym kraju. To jest jakby od dziecka. Dziecko się uczy, jak chodzić, jak się mówi i tak dalej. To jest, migracja jest tak samo dla mnie. Musiałam uczyć coś od nowego wszystkiego w Polsce. Jak żyć, jak się mówić, język przede wszystkim. Kultura musiałam dowiedzieć. Nawet jedzenia trzeba się nauczyć na nowo. Migracja to jest wyzwanie oczywiście, że i każda osoba, która podejmuje tą decyzję, na przykład wyjechać swojego kraju, wyjechać nawet ze swojego miasta, no to spotyka się z różnymi problemami i wyzwaniami. Zaczęłam lepiej rozumieć ludzi wokół i chyba czytać różne intencje ludzi, jak już masz doświadczenie komunikacji albo interakcji, relacji różnych z ludźmi z różnym backgroundem, z różnym doświadczeniem, no to już masz masz możliwość i masz jakąś wiedzę, jak komunikować z ludźmi i jak czuć się w tym, chyba znajdować harmonię w tym, co robisz i gdzie mieszkasz. Pamiętam moment, w którym poczułem się, że tutaj czuję się w domu i to był chyba drugi rok życia mojego w Polsce. Musiałem pojechać do Belgii, do Brukseli na staż i byłem tam przez parę miesięcy. I zacząłem naprawdę tęsknić za Polską, bo w Brukseli miałem okazję, no, widziałem sklepy polskie. Czasami kupowałem jakieś rzeczy tam, takie produkty polskie. No już pod koniec tego stażu już zacząłem myśleć, że naprawdę chcę wrócić do Warszawy i naprawdę tęsknię za tym miejscem. Więc to był moment, kiedy wracałem z Brukseli do Warszawy i myślałem, że wracam do domu. Bo dom
to jest dla mnie tam, gdzie mogę się rozwijać, mogę realizować swoje jakieś pomysły i gdzie czuję się komfortowo. To jest dla mnie dom i miejsce, no takie moje miejsce. Jeżeli czujesz się dom, to wracasz do domu bez żadnego zaproszenia. Wrócisz do domu każdą chwilę. Możesz być w domu samo ze sobą, możesz być w domu to, co na przykład najbardziej cię interesuje, na przykład do wykonania czegoś. W domu da się myśleć na przyszłości, w domu też da się myśleć na co zrobić na następny krok. To jest to. Spokojnie siedzisz, rozmawiasz, kto przyjdzie, zapraszam. No, dla nas dom to ludzie i budowaliśmy dom tak trochę na żywioł chyba. Założyliśmy dom tam, w pewien sposób biorąc ze sobą korzenie z Polski, natomiast sadząc je w zupełnie innym miejscu. Dom jest tam, gdzie jest twoje serce.